Dobra, dopóki mam wenę, to nagrywam. 10-20 minut, nie wiem, zobaczę jak mi wyjdzie materiał i potem lecę go obrawiać, żeby był dzisiaj, no, świetnie. Witam was serdecznie, ja jestem Dominik, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, witam was na moim serdecznie kanale. I dzisiaj, dzisiaj spontan, dzisiaj lecimy na spontanie. W ogóle tutaj są rzeczy, jakbyście nie mogli zauważyć, albo zauważyliście. Nie, to są rzeczy do garażu. Jakieś kurtki zimowe, bo oczywiście już jest wiosna, więc jak jest wiosna, to nie trzeba chodzić w końcu w kurtkach, 20 stopni w końcu, nie? Ale kurteczki przydadzą się takie letnie jeszcze, takie wiosenne, niestety. Ale dzisiejsza pogoda jest genialna, bo można wyjść sobie w bluzie. I don't give... nie obchodzi mnie to, co jest z tyłu i co ja dzisiaj chciałem porozmawiać z wami o życiu, o życie. Doszedłem do konkluzji, mianowicie ze swoją przyjaciółką w sumie, że życie to jest tak naprawdę jeden wielki abonament. Nic nie podwizywaliście, a dzieciństwo to był taki okres próbny. I dzisiaj możemy zrobić, żeby było tak ciekawiej. O, wiem co zrobię. Ja sobie przyniosłem tutaj laptopa, żeby było zabawniej i śmieszniej. I dzisiaj zobaczymy, co można robić na YouTubie. Tutaj mam jakiś francuski odpalony. Zobaczymy sobie, co internet nam mówi, co można robić na 100 pomysłów na kanał na YouTube. Żeby nie było, to jest strona jakiejś przebiznes.pl. 100 pomysłów na na YouTube'a. Dobrze, tutaj mam odpalone, będę czytać. Tak, odbija się pościel, bo jej nie wyniosłem. Świetny jestem, wiem. Dobrze. Napisane 9 kwietnia 2021 przez jakiegoś Paweł Przebiznes. Dobra, szukamy dalej. Dobra, przeczytajmy, co można robić na YouTubie. Wywiady. Wiele osób, zanim kupi jakiś produkt, szuka o nim w internecie wszelkich informacji. Dobrze, robimy wywiad. To będzie mój mikrofon. Witam państwa serdecznie. Z kim mam do czynienia? Dobrze, sprzedajemy produkt. Oto tutaj taka ośmiornica. Świetna. Słuchajcie, kochane, świetna ośmiornica. Tanio. Taniej niż w Biedrze, nigdzie nie będzie tak taniej jak tutaj u mnie. Cicho bądź. Tutaj nie będzie, oj zobaczcie, nawet może być uśmiechnięta, radosna ośmiornica. Tylko 100 zł, bardzo tanio. Dobrze, czy już jestem profesjonalny? Na pewno tak. Dobrze, lecimy dalej. Testy produktów. Testujemy produkty. Testujemy produkt. Mnie. Testujemy jakiś produkt. Co możemy przetestować? Jakieś perfumy, nie? Dobra. Tutaj mam jakieś perfumy na takie wyjścia, takie nieoficjalne. Jakieś zwykłe. Pachną. Pięknie. Możecie poczuć. Mam nadzieję, że poczuliście. Świetnie. Czy to oznacza, że już kupujecie ten produkt? Na pewno tak! Co ja robię ze swoim życiem, żeby zrobić klauna po prostu? Dobrze, co możemy robić dalej? Testy produktów, recenzje... Poradniki! Poradnik jak zostać youtuberem, no to teraz robimy, nie? Nagrywam poradnik. Czy to oznacza, że będę profesjonalnym youtuberem? Prawdopodobnie nie. Dobrze, ale no nie oznacza to, że musimy się od razu poddawać, absolutnie nie. Dobrze, ludzie szukają jakichś informacji w internecie, tylko jest taki problem teraz z YouTube'em, że nie widać na przykład dislajków. To jest dobrze psychicznie dla twórcy, uważam, ale źle psychicznie dla oglądających, bo teraz jest multum poradników, nie wiadomo który, na przykład... Na YouTubie poradnik teraz jest dobry, który jest zły, który ma dislajków dużo, który ma lajków dużo. Więc teraz zrobili nam... Mamy dzień z życia. Mogę prowadzić dzień z życia, vlogi z życia. No jak na to moje mogłem wpaść? No przecież to jest takie proste. Gadacie po prostu sobie tutaj do kamery, jak ja teraz. I mówicie po prostu, hejka, zjadłem kawkę, śniadania, omleta, zjadłem wszystko, położyłem się spać, odrobiłem lekcję, świetnie. Czy to mnie tworzy profesjonalnym youtuberem? Prawdopodobnie tak. O! Słuchajcie, dalej, lecimy dalej, co może być dalej? Covery muzyczne. Ja tutaj mam zaraz, ja wam pokażę.
co ja tutaj mam w takiej skrytce. Mam tutaj biurko i mam taką skrytkę. Ja wam muszę pokazać, co ja tutaj mam. Robimy cover muzyczny. Jest jak dawno nie grałem na tym. Świetnie, świetnie. A czy tutaj nie pękło? Nie, jest dobrze. Jezu, co to za technologia? Czy to oznacza, że już jestem profesjonalnym youtuberem na YouTubie? Tak! Zrobiliśmy cover, jakby to jest ten odcinek, ten tutaj odcinek pomoże wam wybić się na YouTubie, słuchajcie. To będzie coś, co wam pomoże, bo my tutaj mamy 100 porad. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, że tak się da, żeby 100 rzeczy robić na YouTubie. Tutaj jest napisane, że możemy robić vlogi. No okej, ale jaka to jest różnica między dzień z życia? A bo to jest niezwykła codzienność. To jest niezwykła codzienność, słuchajcie, te dzień z życia. A vlogi to nie jest to samo, to nie jest niecodzienne. To możemy nagrać vloga, na przykład jakbym gdzieś poleciał. No tak, biorę kamerę, słuchajcie, to jest najważniejsze, co ja zrobię w życiu swoim. Biorę kamerę, lecę do Paryża, nagrywam każdy dzień. Nie, ja nie jadę na wakacje, jadę robić content. Dobrze, lecimy dalej, co możemy robić? Challenge! Możemy zrobić nie zaśmiej się challenge. Albo nie mrugnij challenge, o. Dobra, już mi się znudziło. Story time! Ja wam muszę opowiedzieć story time, bo ja na tym... Kto wie, ten wie, jak zaczynałem na TikToku, to zaczynałem od story time'ów. No i to były czasy niezłe, w sensie śmiesznie było, bo wszystko co... Jakby jeździłem metrem, tramwajem i wszystko co się wydarzało... To się działo, po prostu się działo bardzo dużo w moim życiu i wtedy po prostu to... Opisywałem, mówiłem, że ktoś jest barachłem, coś takiego i to miało sens, to miało sens. Story time'y. Tylko szkoda, że ja nie byłem taki przystojny, jak jestem teraz. Wyglądałem strasznie. Można robić sądy uliczne. Mogę chodzić tak po ludziach? Tak, wiecie, chodzę po ludziach na ich głowach i będę mógł chodzić. Hejka, Ola Kot, z kim mam przyjemność? Czego słuchasz? Szklanki. I no to świetne, po prostu możecie chodzić i na jakby chodzić po ludziach i na mieście i ich atakować, co słuchają. Przecież to jest genialne. Kto by nie chciał powiedzieć, czego słucha? Stand-upy! To pominiemy, nie jestem śmieszny. Porady modowe. Ej, wyobrażacie sobie, że na przykład ja nagrywam takie tutaj porady modowe? Słuchajcie. Zakładacie spodenki. Czy kieszeń mam na dole? No oczywiście, że mam wypchniętą. Zakładacie spodenki. Takie o. Skiety. Świetne, już są brudne pewnie. Bluzę. Jolo! Jedziecie! Lecicie na miasto, albo nie wiem. Po prostu idziecie. Pytacie ludzi, co słuchają. Ola God, witam. Jest bardzo dużo możliwości, słuchajcie, co można w życiu robić, naprawdę. Jestem w szoku. To jest genialny poradnik! No, co? Tutoriale makijażowe. Ja się nie nadaję do tego. Telewizyjny show. Ja mogę tutaj zrobić studio w pokoju. Będę zapraszać jakieś gwiazdy z internetu. No wyobraźcie sobie nagrywać coś z ludźmi. Tak siedzicie i... Ola Kot, czego słuchasz? Nie, nie, nie. To nie jako sonda uliczna. Po prostu idziecie, tutaj zapraszacie kogoś na to łóżko. Kurtkami i mówicie do tej osoby, co chcecie powiedzieć, żeby zrobiła z wami wywiad, żeby zrobiła jakieś opowiastki o sobie. Pytacie, jak zaczęła karierę, jak zrobiła coś. To jest genialne. Albo możecie zrobić, o tutaj kolejne, house tour. Jak mogłem na to nie wpaść? Opowiem wam,
jak wygląda mój dom po raz 50. Nie to, że widzieliście mój cały dom w internecie i 1,5 miliona ludzi widzi mój dom codziennie, kiedy ja nagrywam TikToki. Nie! Przecież ja mogę jeszcze raz nagrać house... House to jest, a nie home tour. House tour! To jest to! Dlaczego ja na to nie wpadam, nie wiem. Relacje z podróży, to co wam mówiłem, vlogi, jedziecie na wakacje na Majorkę, jedziecie na wakacje do Dubaju, pierwsze co robicie, wysiadacie z samolotu, bierzecie kamerę i nagrywacie co robicie, Boże, jak ja wyglądam, robicie całą, jak tutaj jest napisane, co jest tutaj napisane, zgubiłem, przeżywali przygodę, będziecie przeżywali przygodę razem ze mną, jadę do Paryża i to tak jakbyście byli ze mną. Tu! Teraz! Czyż to nie jest genialne? Dobrze, kończąc już ten vloga, mam nadzieję, że się podobał. Mam nadzieję, że zostaniecie dzięki mnie... Trudno mi się tutaj patrzy, dobra. Dzięki mnie zostaniecie profesjonalnymi youtuberami. Ja się z wami żegnam. Buziaczki, papa. Mam nadzieję, że będziecie youtuberami.